Łyse opony to śmierć. Jest to akcja organizowana przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego oraz Jeleniogórską Policję. Podczas kontroli pojazdów policjanci szczególną uwagę przywiązywali do stanu ich zużycia oraz stanu technicznego pojazdów. Stan bieżnika minimalny, jaki jest dopuszczalny, to jest 1,6 mm. Dzisiaj jest specjalna akcja temu poświęcona. Będziemy zwracać uwagę na stan techniczny i wyposażenie pojazdów, a takim oczkiem w głowie będą opony. 1,6 mm to jest minimalna wysokość bieżnika, natomiast wielu fachowców wskazuje na to, żeby opony zimowe, które są wykorzystane w warunkach błotno-śniegowych, miały co najmniej 4 mm. No niestety bardzo często zdarza się, że przypominamy sobie o tych oponach w sytuacji, kiedy już aura nam nie sprzyja. Mimo tego, że zdecydowana większość kierowców opony już wymieniła, do ideału jest jeszcze daleko. Ważne jest, żeby wiedzieć, do jakiego poziomu opona może być eksploatowana, kiedy trzeba się jej pozbyć, kiedy nie zapewnia kompletnie bezpieczeństwa, a kiedy tylko względy formalne kierują ją do utylizacji. Czy zdarzają się kierowcy, którzy przejeżdżają z oponami, które nadają się właśnie do utylizacji? Bardzo często tak bywa. Wynika to i z zasobności portfela z jednej strony i ze świadomości użytkowników z drugiej. Bardzo często przywożą nam opony, które kompletnie nie nadają się do montażu, z życzeniem montażu tego eksploatacji dalszej w zimie. Jaka jest wasza? Od takich zleceń, ponieważ jest to narażanie użytkowników na niebezpieczeństwo. Nawet najlepsi kierowcy, ich umiejętności nie są w stanie nadrobić braków, które wynikają między innymi z tego, że opony na przykład są zużyte albo niedostosowane do warunków, jakie panują na drogach. Co grozi za jazdę na łysych oponach? Bez względu na przyczynę takiego stanu rzeczy, policja odbiera dowód rejestracyjny i ewentualnie zakazuje dalszej jazdy na skutek stwarzania zagrożenia w ruchu drogowym. Aby ponownie móc jeździć po drogach publicznych, musimy wymienić oponę albo opony i udać się do stacji diagnostycznej. Po uzyskaniu odpowiedniego zaświadczenia możemy dopiero udać się do Urzędu Komunikacji po nasz dowód rejestracyjny. Problemy mogą nas także czekać w razie wypadku. Policja albo biegli mogą stwierdzić, że stan techniczny naszego pojazdu przyczynił się do zdarzenia, w którym braliśmy udział. Akcja Łyse Opony to Śmierć na jeleniogórskich drogach będzie prowadzona przez najbliższe dni.